Mam nadzieję, że w środku też tak będzie. Inform! Tak jest! Jeżeli chcesz tanio i bezpiecznie zakupić coinsy do FIFA, serdecznie polecam coins24.pl. Linki w opisie. Cześć, witam się z wami serdecznie w kolejnym paku openingu na moim kanale. Troszeczkę energicznie się przywitałem, ale wybaczcie, dawno takiego stricte paku openingu na moim kanale nie było. Ale by to nagrywać, bo zawsze jest ten dreszczyk emocji, czy się trafi kurna cokolwiek cennego, bo już nawet nie pamiętam, co się sprzeda, bo na tym rynku się nic nie sprzedaje. Od 3 dni próbuję sprzedać jebanego Aguero i nie mogę. Udało mi się sprzedać Pogbę już po 5 dniach. Man of the Match'a Higuaina, na którym straciłem 1,5 miliona, też sprzedałem po 4 dniach. Ten rynek jest popieprzony, ale dobra, nie mniejsza z tym. Przechodzimy sobie, ponieważ EA wypuściło duże złote paczki premium. Otworzymy sobie tych paczek dzisiaj 10, więc zobaczmy, co mamy w pierwszej paczce. Mamy Griezmana na okładce i co mamy w środku? Co mamy w środku? Pomijamy pyk i... Alessandrini, widziałem tam bodajże Keisuke Honda. Ale obu tych zawodników mamy, więc na quicksell po prostu leci ta paczka. Nie przedłużamy i lecimy sobie z kolejną paczką za 15 tysięcy, na której się znajduje Eden Hazard. Znaczy się, na okładce się znajduje Eden Hazard. Mam nadzieję, że w środku też tak będzie. Inform! Tak jest! Dobra, moi drodzy! Iwica Olić, Inform, czyli zawodnik, który nominalnie jest napastnikiem. Tutaj mamy jego informa na lewej pomocy. 81 tempa, czyli tragedii nie ma. 83 strzałów, 83 fizyczności, 78 dribblingu, 71 podań. No, jakaś super szałowa karta to nie jest, ale jest to czarnuch. Jest to czarna karta w naszej drużynie, więc kurde blaszka, Iwica Olić ląduje w naszej drużynie już w drugiej paczce. Nice! Dobra, trzecia paczka, znowu Hazard na okładce i może teraz w środku będzie coś lepszego. Oby, mam taką szczerą nadzieję. I halo, 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 nie, po raz kolejny zawodnik AC Milanu, ale po pierwsze, że nie był to nawet Keisuke Honda, po drugie, nie mamy tutaj nawet żadnego błyszczącego zawodnika, god damn it! To mi się nie podoba. Dobra, to ja może w międzyczasie sobie zapnę zegarek, bo zapomniałem założyć, a bez zegarka to jak bez ręki. I w środku mamy Juan Frana, bez szału. O, chwila, jest i Barbo, przetransferowany do Romy, ale teraz to już nie jest nic wart, niestety. Kolejna paczka, tym razem z Lionelem Messim i w środku Crouch. Okej. Dobra, uwaga, bo teraz robię najbardziej kontrowersyjną paczkę w historii całej FIFA 15. Mianowicie otworzę paczkę FIFA 15 pudełkiem od PES-a 2015. Więc halo, tutaj w całości widzicie wszystko na kamerce. Jest tak, PES naciska X. PES daje... Ach, PES chyba nie, PES nie musi dawać gałeczki w górę. PES teraz daje gałeczkę w górę. I PES nacisnął X. I to jest paczka, która w całości została wykonana przez... pudełko od Projektu Soccer 2015 i oby ta w środku była jakaś dobra karta. Kastan, cholera. No niestety, pesiku, to nie jest to, na co liczę. Dobra, skoro PES nie przyniósł żadnych efektów, to może na FIFA 15 przyniesie właśnie ten efekt, wersja na PlayStation 4. Zobaczmy sobie. X. Do góry gałeczka i X po raz kolejny. I zobaczmy, czy FIFA 15 tym razem zdobędzie coś fajnego w tych paczuszkach. Halo, odbiór. I nie pomijam nic, bo to ma być w całości paczka przez FIFA. No, jak nawet FIFA trafia gówno w paczkach, to jak ja mam trafić coś dobrego. Ale spokojnie, nie poddajemy się. Tym razem sobie otworzymy FIFA 15, ale wersją na PC-ta, którą również oczywiście posiadam. Oczywiście w wersji pudełkowej, bo jestem maniakiem pudełek. Kocham wersje pudełkowe. Nie lubię elektronicznych, znaczy nie narzekam na rzeczy z PS Plusa, jak Infamous First Light albo Injustice Gods Among Us, ale pudełka to jest coś, co ja no po prostu ubóstwiam kolekcjonować. Cholera, no niestety overall jak na razie równowartość takiego samego jak najlepszy, ale FIFA 15 na PC-ta również nie trafiła nic dobrego. Kontynuujemy kontrowersyjne paczki i zobaczmy sobie, czy FIFA 14 trafi coś dobrego w FIFA 15. Więc pyk, pyk. I zobaczmy, czy coś teraz będzie w środku. FIFA 14, czy mi dasz jakąś dobrą kartę? Czy Robercie Lewandowski, Lionel Messi, Kurde, 14, kocham cię! Co to ma być? God damn it, fucking Aguero! Nice! Czyli zawodnik, którego próbuję kurna mać sprzedać od 3! Tak, 3 dni na rynku i dalej go nie mogę sprzedać. Pięknie, no po prostu pięknie, no ale kurde, nareszcie jakaś fajna karta. Sergio Aguero, witamy w drużynie Overall 87 Inform. No ten pack opening naprawdę wygląda zdecydowanie konkretnie.
Dobra, idąc dalej w hierarchii moich FIFA, które miałem przyjemność grać, przechodzimy sobie do pierwszej mojej FIFA, w jaką kiedykolwiek grałem, nagrywałem i grałem normalnie. Gdzieś tam jest jeszcze z tyłu za mną FIFA 08, ale w nią to wyglądało tak, że przechodziłem sobie szybko w trakcie meczu na starcie na stronę przeciwnika, strzelałem samobuja, grałem jeszcze spotkania w myśli, ale jestem zajebisty, prowadzę 1-0 z Barceloną. No cóż, teraz tego tak nie zrobię, więc otwieramy sobie moją pierwszą FIFA 13, którą się jarałem po prostu jak murzyn blaszką, gdy ją kupiłem w Media Expercie, więc zobaczymy, czy teraz coś trafimy. I od tego się tak na dobrą sprawę zaczęła moja cała przygoda z YouTube'em i od tego, jak obejrzałem filmik u Jacoba. Dobra, FIFA 13, ja cię proszę cię bardzo, traf mi coś dobrego. Tutaj celuję pudełeczkiem, tutaj. Kurna, jak zobaczyłem znowu siódemkę na końcu, to już mi serce stanęło. No ale niestety był to Stekelenburg tylko. Dobra. Moi drodzy, w tym paku openingu już przechodzę sobie do listy transferowej. W tym paku openingu z ciekawszych zawodników trafiliśmy Ivicę Olicia i trafiliśmy Sergio Aguero. Jak widzicie, tutaj mam zboostowanego Sergio Aguero z kontaktami, ze wszystkim. A i tak on się nie chce sprzedać, no ale mniejsza z tym, trafiliśmy sobie i Barbo przetransferowanego, który pewnie nawet nie jest nic więcej wart, no mniejsza z tym. Zobaczmy sobie, o no do 9000, porównajmy cenę, czy on tutaj się w ogóle w jakiś sposób sprzedaje. O, za 1000 idzie, okej, fajnie, dobra, to go sobie wystawimy na licytację od razu. No a oprócz tego trafiliśmy oczywiście Informa, Olicia i Aguero, nice, czarna karta i overall 87, jak najbardziej z przyjemnością takie karty mogę przyjmować do siebie, do klubu. Ja się z wami żegnam, to by było na co, jeśli chodzi o ten pack opening i na razie, cześć!